Moimi Państwa gościem jest Marcin Lipski, współorganizator Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Zamków nad Piotrówką. Dzień dobry. Witam, witam Państwa. To już kolejna, trzecia edycja ten tego wydarzenia. Tak, ten czas szybko leci, także trzecia edycja. Dwie pierwsze edycje były w ubiegłych latach w maju. W końcówce maja zawsze spotykamy się na Szlaku Zamków nad Piotrówką w zabytkowych pojazdach, w miłośnicy zabytkowych pojazdów. Dwie imprezy były bardzo udane. Powiem szczerze, że to była petarda. Liczymy, że w tym roku również tak będzie. Także spotykamy się na trasie tego rajdu na szlaku zamków 25 maja w sobotę. No właśnie, jak ta trasa będzie przebiegać? Jak to będzie w tym roku wyglądać? Czy wprowadzacie jakieś nowości? Zawsze chcemy, żeby każdego roku jakaś nowość była, bo tak to by się opatrzyły. Co prawda, zamki historii nie zmieniamy i zamki się nie zmieniają. Ale doszedł do nas w tym roku ustroń. Eee, także to będzie wspaniałe wydarzenie w ustroniu. Konkurs elegancji przy restauracji Wrzos. Eee, i, a zaczynamy w ogóle. No to będzie coś taki smaczek największy z najpiękniejszy w naszym rejonie, czyli zaczynamy na świeżo wyremontowanym rynku w Cieszynie. Eee, także od godziny 9 już tam będzie zbiórka uczestników. Zapraszamy również widzów liczną publikę. Będzie wielki koloryt, wielka zabawa. Będzie się działo i, e, i to przechodzi do historii, po prostu jako bardzo fajna, bardzo udana impreza wpisująca się w zabytki Śląska Cieszyńskiego. No tak, bo i trochę motoryzacji, i trochę historii, czyli tak naprawdę taki miks, który też chyba przyciąga całe rodziny. Tak, tak, wszyscy się dobrze czują, bo później jeszcze robimy piknik taki rodzinny. Na koniec yy, tutaj będzie u nas właśnie w tle widać pałac w Kończycach Wielkich, także ten piknik będzie tutaj pod pałacem się odbywał w sobotę. Yy, koniec rajdu od godziny 17. Yy, także cały dzień będzie się działo, tak jak mówiłem, zaczynamy w cieszynie od 9, a, star a yy, tam jest start a meta tutaj pod Pałacem w Kocicach Wielkich od godziny 17. No i ta cała impreza finałowa, prawda, czyli piknik rodzinny, e, muzyka na żywo. E, e, no będzie coś wspaniałego, a przede wszystkim właśnie te zabytkowe pojazdy. W tym roku jeszcze mamy jedną bardzo fajną niespodziankę. No to już od razu podpytam, jaka to niespodzianka. <laughs> niespodzianka, że będzie o historii motoryzacji e, na Śląsku Cieszyńskim, jeszcze za Habsburgów, będzie opowiadał sam osobiście... Cesarz, czyli opowieści cesarskie będą z trasy tego rajdu. Będzie też, no, przynajmniej jest zapowiedziana, wstępnie księżna Sisi. Miejmy nadzieję, że to się ci goście zaproszeni specjalnie dopiszą. W każdym razie będą takie ciekawostki przygotowane o historii motoryzacji, o którym ciężko sobie gdzieś znaleźć w Google'ach. Także będą takie smaczki historyczne, które przybliżą to, co działo się na szosach Śląska Cieszyńskiego z te 100, kilkanaście lat temu. Mm -hmm. No zabytkowe pojazdy. My też teraz siedzimy w takim zabytkowym <laughs> pojeździe, który jest zawsze. On brał udział i w pierwszej i drugiej edycji i już wiem, że w trzeciej też. Tak, tak. No to też już taka trochę legenda tego rajdu, bo tutaj dwa razy jeździł za kierownicą Elvis Presley. Raz towarzyszyła mu Merlin Monroe. Zobaczymy, kto w tym roku będzie mu towarzyszył, bo to też będą niespodzianki. W każdym razie Elvis Presley już się zapowiedział. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce zobaczyć żywego Elvisa Presley'a, zapraszamy 25 maja do Cieszyna i na szlak Zamków nad Piotrówką. No właśnie, jeszcze już ostatnie pytanie. Jak, jeżeli chodzi o frekwencję, wyglądało to w poprzednich edycjach? Czy było sporo uczestników, spore zainteresowanie? I jak to też wygląda teraz przed tym rajdem? Teraz, jak to wygląda, to jest zawsze niespodzianka, bo ta pogoda też jeszcze zobaczymy, jaka będzie. W każdym razie dwa, dwa lata były bardzo udane, bo pierwszy raz to było prawie 40 załóg, później było ponad 40, chyba 47, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz liczymy, że przekroczymy tą magiczną liczbę 50 załóg, też oczywiście stare motory. Zapowiedziane są Rolls-Royce. Peżoty z 1914 no Zobaczymy kto przyjedzie Oficjalnie w każdym razie zapowiedzi są Wspaniałe, jeżeli to wypali To słuchajcie, to będzie, będzie impreza Naprawdę fantastyczna Czyli co, do zobaczenia na szlaku Zamków nad Piotrówką Tak, 25 maja Od godziny 9 start Od godziny 9 start w Cieszynie Także już pierwsza impreza w Cieszynie Na rynku Starego Miasta Serdecznie zapraszamy